Super. Witam wszystkich w kolejnym odcinku mojego nowego cyklu, czyli Omen po godzinach, w którym pokazuję wam różne inne rzeczy. Dzisiaj pokażę wam grę. Cóż bardziej dziwnego niż na kanale o grach pokazywać grę. Otóż, przede wszystkim fajne jest to, że Facebook czasem się przydaje i ludzie lubią oprócz jakichś strasznie głupich rzeczy i statusów innych ludzi, to również jakieś ciekawe inicjatywy. Jedną z nich jest coś takiego jak Super Hat. Dlaczego ciekawe? Otóż dwa powody. Po pierwsze, jest to produkt, gra, autorstwa Polaków, studia z Łodzi. Narodziła się ona w czasie rywalizacji naszej ekipy, naszej drużyny na jakimś konkursie zrobienia FPS-a w ciągu 7 dni, czyli FPS in 7 days. No, wiadomo, że w ciągu 7 dni majster sztyku i nowego Duma ani Quake'a się nie zrobi, ale można osiągnąć coś fajnego. Polacy, nie wiem, czy osiągnęli tam, gdzie byli i tam, gdzie składali tę pracę, jakikolwiek sukces, ale ich pomysł został na tyle ciekawy, na tyle ciepło przyjęty, że ludzie przekazali naszym deweloperom wieść o tym, że chcieliby, żeby to się rozrosło, żeby z tego powstała pełnoprawna gra i pełnoprawny tytuł. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaka jest ciekawa, to cała jakby konwencja tej gry. Otóż zakładam, że wśród moich widzów nie ma osoby, która nie widziała Matrixa, bądź przynajmniej nie słyszała o Matrixie, więc pewnie pamiętacie, Matrix chyba jakby wprowadził do popkultury i ogólnie takiego codziennego myślenia jakby to hasło, czyli ten, jakby to nazwać, pomysł, w którym akcja przedstawiona na ekranie bardzo spowalnia po to, żeby po pierwsze oddać jakby szybkość, znaczy spowolnić szybkość tego, co się dzieje na ekranie i oddać wszystkie detale i szczegóły, a z drugiej strony, żeby jakby pokazać, że bohater, który jednak, umówmy się, nie zwalniał tak samo jak wszyscy inni jego przeciwnicy, jest tak niesamowicie szybki, że żeby oddać jego ruchy, trzeba spowolnić czas, bo wszyscy inni się zachowują o wiele wolniej w tym zwolnionym czasie, a on jest jednak troszkę od nich szybszy. Potem znowu w sposób absolutnie fantastyczny pokazał to Max Payne, gra studia Remedy, która prowadziła ten słynny Bullet Time, który do dzisiaj przecież nawet używa się na co dzień jakieś tam, jak się robi śmieszne uniki, to ludzie właśnie myślą, że to Matrix. I właśnie ten Bullet Time to był ten przełom w grach i potem to się oczywiście rozwinęło w różne jakby tam pod tryby i pod możliwości, ale to wydaje mi się Bullet Time był pierwszy, czyli jeśli ktoś nie kojarzy, to jest ten motyw, w którym można było wpaść do pokoju właśnie zwalniając jednocześnie czas i w tym momencie wrogowie się bardzo powoli odwracali w naszym kierunku, a my za to w czasie, w którym oni zrobili pół obrotu, zdążyliśmy przelecieć pół pokoju i wpakować im w głowę pół magazynka z Uzi. I to są jakby te podwaliny. A co zrobili Polacy? Polacy odwrócili całą konwencję. Oni praktycznie to, o czym my myślimy jako spowalnianiu czasu, tak naprawdę odwrócili do góry nogami. W Super Hot my sprawiamy, że czas działa. Ja kojarzę teraz, jak o tym mówię, grę, w której tak faktycznie było, że tam się chyba zamrażało i rozmrażało świat. Wydaje mi się nawet, że to było chyba związane ze studiem, które stworzyło Quake'a, ale nie jestem pewien i poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale coś takiego było na pewno i to nawet nie tak dawno temu, ale w Super Hot chodzi o to, że czas rusza się wtedy, kiedy poruszamy się my. Zaraz to oczywiście zobaczycie, ale chcę wam taką teoretyczne wprowadzenie zrobić, żebyście się przekonali w ogóle, o czym będzie gra. Więc wejdźcie sobie na stronę superhotgame.com. Bardzo fajna domena, aż dziw bierze, że nikt jeszcze nie wpadł na to, żeby ją zająć, także sorry, już jest zajęta. I klikamy sobie start. I teraz zobaczcie, it's about time, czyli chodzi o czas. Rozumieć go można oczywiście na różne sposoby, ale jeśli teraz porusza się wsadem i rozgląda się myszką. Leci nam postać i ona leci bardzo, bardzo powoli. Jeśli teraz ja się poruszę, znaczy poruszę głową, to ta postać trochę przyspiesza. Jeśli ja się poruszę do przodu, to ona zupełnie zaczyna lecieć o wiele szybciej. Zobaczcie, ja teraz naciskam klawisz ruchu i ta postać się rusza.
te pudełka opadają. Jeśli ja teraz stoję, to one się ruszają bardzo, bardzo powoli. Ale jeśli ja ruszam głową, to one ruszają się trochę szybciej. Jeśli ja się poruszę cały, to one się poruszają zupełnie normalnie. I o to chodzi. O to chodzi właśnie w Superhot. Teraz zobaczcie ten napis. Time moves only when you move. Czas porusza się tylko wtedy, czas płynie tylko wtedy, kiedy poruszacie się wy. Zobaczcie za chwilę, co się będzie działo. Teraz, bo pograłem w dwie pierwsze plansze, muszę zdjąć tego przeciwnika. Stoi on do mnie tyłem oczywiście, więc tutaj nic wyjątkowego. Podchodzę do niego, klikam na przyciskiem myszy, mam jego broń. Broni w tej grze się nie uzupełnia przez jakieś skrzynki z amunicją czy apteczki. Jedna kulka, którą dostajemy, nas zabija. Jeśli w broni nam się skończy amunicja, musimy sobie znaleźć nową broń. Więc teraz zobaczcie. Tutaj pojawia się przeciwnik. Jeśli ja stoję i się nie ruszam, to on się porusza no, w tempie wow, ruchu płyt tektonicznych. Ale jeśli ja ruszę głową, on się rusza trochę szybciej. Jeśli ja poruszę się do przodu, żeby go złapać, on biegnie. Więc teraz, jeśli ja go chcę trafić, to muszę strzelić do niego z dużym wyprzedzeniem. Spróbujmy. Czas przyspieszył, kulka poleciała i praktycznie bardzo zwolniła. I oczywiście teraz możemy popatrzeć sobie, czy ona za 5 miesięcy do niego doleci, czy nie. Stwierdzam, jest trochę nudno, więc podejdę zobaczyć, jaki efekt to wywoła. Kulka, wydaje się, ominęła. Jest kill them all. Więc teraz szukamy, gdzie są przeciwnicy. Tu ich nie ma. Dobra. On był tam. Tam pobiegł. Jest. Są dwaj. Wow. Więc teraz nacelowuję sobie na jednego. Oddaję strzał. I ruszam się, żeby... Muszę się poruszyć, żeby zobaczyć, co ja zrobiłem. To jest niesamowite. Ja muszę po prostu zrobić coś, jakby wywołać reakcję wszechświata na to, żeby zobaczyć, czy mój strzał doleci do celu. Więc teraz poruszam się trochę... O, trafiłem go. Dobra, udało się bardzo ładnie. Dostał, aż go złożyło na pół. Normalnie gość wyskoczył z kapci. I teraz sobie celuję w drugiego gościa. A teraz zobaczcie, o co w tej grze tak pada chodzi. Bo to jest główny, tak zwany feature. Przez to, że ja jakby... Ja jestem czasem. Ja sprawiam, że czas się zatrzymuje bądź nie. To ja mogę sobie popatrzeć na jego kulę. Jako twoje, że to źle brzmi. Na pocisk, który on wystrzelił. To jest pocisk z jego broni, który właśnie mnie omija. Ale on w tej chwili strzeli drugi raz, więc ja muszę się... Ja nawet obracając kamerę sprawiam, że czas się porusza, więc muszę uważnie obserwować, czy aby jakaś druga pestka w moim kierunku nie leci i właśnie to robi. Jeśli chcę go zabić, to muszę być naprawdę bardzo skupiony na tym. Strzelam. I oczywiście staram się poruszać, żeby a. uniknąć kuli, b. zobaczyć, czy moja kiedykolwiek do niego doleci i go trafi. Wydaje się, że nie trafiłem. Trafiłem w ścianę za nim, więc strzelam znowu. Teraz chyba będzie lepiej. On znowu do mnie strzelił, trafiłem. Tak się kończy level. Teraz jest trochę ciekawsza akcja. Jestem w jakimś budynku. Przede mną stoi wróg, broń opada na stół. Biorę ją, praktycznie od razu wystrzeluję i się przesuwam, bo on do mnie strzela, ale okazuje się, że ta kulka leci w tę stronę, a za mną jest drugi przeciwnik. I to jest niespodzianka. Drugi był z tyłu. Więc teraz mówię, pamiętajcie o tym, rozglądając się, włączacie czas. Więc jeśli chcecie zobaczyć, czy wokół was nie ma wrogów, to jednocześnie pozwalacie im się poruszyć. Tam jest jakiś. Spróbujmy. Ja się w tym momencie wycofam za róg, żeby tamten nie mógł mnie dopaść. Trafiłem go. Ładny to był kill. Teraz kolejny tam wyskoczył. Więc próbuję go namierzyć, wycofując jednocześnie za róg. Trzeba naprawdę nauczyć się planszy w ciągu dosłownie pierwszego jej... Znaczy, no pierwszego półobrotu. Więc teraz szukam... Tam jest następny gość, tam był ten jeden. Więc teraz... podskok. Wychodzę... Tam są dwaj! Wow, goddammit. Strzelam do tego. Ruch za ścianę. Patrzę, co się dzieje z tamtym. Dobra, on chyba nic nie robi. Ten dostał bardzo ładnie. Ten wystrzelił, więc ja wystrzelę. Jego kulka leci w moją stronę, moja kulka leci w jego. Gość dostał. To była kulka. Fantastycznie. I teraz tylko trzeba złapać tamtego. Dobra, podbiegnę sobie do niego. Chodź tu. Trochę się zapędziłem z tym bieganiem wokół ścian. Mordę, kulka następna.
Ups, I'm empty. Zobaczcie, mam to, o czym mówiłem. Mam problem. Skończyła mi się amunicja w broni, więc muszę teraz podnieść to, co upuścili przeciwnicy, jednocześnie rozglądając się, czy aby jakiś kolejny czerwony zakakot na mnie nie wyskoczy. Tutaj jest broń, patrzę na nią. Dobra, mam giwerę. Podbiegam z tamtego, trochę z nim poczarujemy. Gdzie jesteś, synek? Tutaj. Hello. Ta kulka. Tutaj. Dobra. Strzał, unikam kulki i trafiam. Dobra. Na tym levelu skończyłem. Przyznaję uczciwie, skończyłem rozgrywkę w tym miejscu, bo jest wkurzająca. Uwierzcie mi, naprawdę potrafi. Tam są goście, nie mam broni. Broń jest daleko przede mną i muszę dobiec do tej broni, nie mając praktycznie gdzie schować, bo ci goście potrafią nas wyciągnąć za takiego małego filarka. I muszę... O! Mordę! Jeża! O, o tym właśnie mówiłem. Jedna kulka, nie żyjemy. Więc teraz biegam sobie do ściany, Żywiąc, muszę przyznać, że bardzo podoba mi się... O! Kula! Bardzo podoba mi się jakby stylizacja i design tej gry. Bardzo mi przypomina, szczerze mówiąc, chociaż tamta gra była bardziej kolorowa, ale bardzo taki odrealniona rzeczywistość, taka to otoczenie takie pełne kantów i szarości przypomina mi bardzo Mirror's Edge. I to mi się podoba, bo tamtą grę bardzo lubiłem, więc tu jest podobnie. Jedna kulka uniknięta. O, tutaj jakaś leci. Staram się biec dalej. Tutaj kolejna, uniknięta. Tu następna. Tu jeszcze jedna. I pomału, pomału zbliżam się do miejsca, w którym... Wybaczcie to cięcie, ale zrobiłem rage quit, czyli po prostu wkurzyłem się. Nie, oczywiście żartuję, musiałem na chwilę odejść od komputera, przepraszam. Najczęściej nagrywam cięgiem bez przerywania. Także wracamy do próby przejścia tego poziomu. Matko, walą do mnie po prostu jak do kaczki. Ja nawet nie pokonałem połowy dystansu. Dobrze, prawa, lewa, lewa, do przodu, ta kulka, prawa, do przodu. Trochę trzeba chyba przyspieszyć i zagęścić te ruchy, żeby tak nudno nie było, bo takie składanie się krok za krokiem, stópka za stópką, to strasznie nużące w sumie jest. Powiem wam szczerze, czego można spodziewać się w pełnej wersji gry, jeśli już uda się Kickstarterowi zebrać odpowiednie fundusze. Otóż producenci zapowiadają przede wszystkim więcej poziomów, no co rozumie się samo przez się, więcej broni, co też wydaje się logiczne, ale wyobraźcie sobie, bo mówią o shotgunach, więc wyobraźcie sobie po prostu taki lecący strumień po prostu iluś tam kulek, których trzeba będzie uniknąć. Karabiny maszynowe, to będzie po prostu dramat, jak będą do nas grzali po prostu całą serię, będzie jak leciała nie jedna, nie dwie, tylko 10 kulek jednocześnie w bardzo podobnej, w bardzo podobnym kierunku. I do tego mają podobno być również granaty, to jest po prostu jakieś zabójstwo i morderstwo jednocześnie. Granaty w takich ciasnych lokalizacjach i jeszcze z odłamkami, to jest po prostu jakiś dramat. To się uda. Chyba teraz próba drugiego, pierwszy tak, kulka raz do mnie lecą, trzy, teraz będzie jedno mniej na pewno i jeszcze ten pluszowy. Trafiłem go? Nie. Ginże. Znowu nie trafiłem! Mordę, trzeba poszedł. Nie! Nie wierzę, nie mam amunicji! Muszę podbiec do niego praktycznie na odległość wyciągniętej ręki. Tam leży broń, którą muszę podnieść. Lejaja. Czyli oczywiście będę mógł go też obezwładnić, ale w takiej odległości. Nie, nie róbcie mi tego. Ale ten level jest niesamowicie niefajny. Czy mu się też skończyła amunicja? Wow! Nie! 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 Dlaczego? Jestem zły. Wow! Nie mam w oko. Czerwone buraki. Między jedną kulką, a drugą, aż 14. Cholera jasna! Jedne bieganie środkiem to jest zły pomysł, bo wtedy oni walą do mnie i o wiele trudniej jest uniknąć czegokolwiek, jednak bieganie...
nagrane skype'owanie bieganie od boku do boku jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Wtedy oni strzelają również tak mocno po ścianach i po szybach, co zdecydowanie ułatwia unikanie. Ale czemu dwa razy z tego gościa nie trafiłem? Kurde, balans. Dobra, podnoś giwerę. Jeszcze za chwilę, jeszcze trzeba uniknąć dwóch strzałów. Teraz, dobra, jest spluwa, jest... I teraz tak, ty będziesz pierwszy. Dobra. Tuż ty będziesz... Dobra, jeden dostał, drugi powinien, kulka. Jest. Nie, znowu go nie trafiłem. Co jest z tym gościem nie tak? Muszę podejść do niego chyba o wiele bliżej, żeby być pewnym tego strzału, bo nie mogę pozwolić na kolejną nieudaną próbę. A, postraci moją stronę. No Boga, traf! Super hot! Super hot! Super hot! Jezu, super super hot! They keep coming. Dobra, nie wiem o co chodzi. Ten do mnie strzelił, szyba... Nie mam broni, co jest ciekawe. Leci do mnie pestka, uniknięta. Zakładam, że muszę mu zabrać temu, który tutaj szedł, zabrać pistolet. Aha, okej. Okay. Dobra, jedna pestka uniknięta. Chodź tu, bydlaku. A tam jest drugi! Dobra, zabrałem mu broń. Teraz odwracam się. Strzelam do niego. Staram się... Wow! Wow, druga peska! Dobra, coś się pojawiło na ekranie przez chwilę. Teraz trzeba się wycofać, przymierzyć do tego. Uniknąć pestki. 8, aha! 8 wrogów jeszcze? Matko i córko, nie wiadomo dodatku, gdzie oni są. To jest niesamowite. Oni mogą być w każdej dziurze. Ktoś do mnie już strzela. Tu jest jakiś pacjent. Crap! Trafiłem w ścianę. Niech ta próba będzie udana. Jest! 7, dobra. Stało 7. Wokół mnie chyba nie ma przeciwników, ale tam są następni, tam jest następny. A ja muszę podnieść broń, bo chyba już nie mam z czego strzelać. Wow, bestka po ziemi. Ups, następna. Tam jest pistolet, dobra. Co, jak ktoś jest? Nie, tu nie ma. A, miałem jeszcze jeden... Mordę. O, traf... Wow, to weszło nieźle. To mi się podobało, nawet jeszcze zdążył gościu oddać strzał, jeszcze w tamtego spróbuję strzelić. Aha, dobra. Teraz właśnie nie mam broni, ale na szczęście udało mi się zdobyć od razu nową. Tu nikogo nie ma. Więc tam był ten czerwony badziew, więc... Trafiłem w murek, kurde. Oby teraz weszło. Dobra, jest 5, zostało 5. Obok niego jest jeszcze drugi. Tam jest następny. Te broni są albo 3, albo 4 strzałowe. Zobaczmy, czy to wejdzie. Jest mocno dopilnująca. O, ten nie trafił. Dobra, zabrałem mu broń. Uniknąłem przy okazji pestki, także malinowo, jednego mniej. Ja jestem w dobrej pozycji. Próbujmy teraz oddać strzał w tego. Dobra, gdzie jest 9? O, ten jest strasznie daleko. Mniej więcej celownik na strzał i cofamy. Czekamy aż czas. Dobra. Dostał. Tam jest następny pacjent. A dobra, pamiętam, że tutaj był po prawej stronie jeden, więc...
tu się wycof, tutaj przejdziemy. Pestka poszła obok ściany bardzo ładnie. O, właśnie dostałem pestkę. Headshot. Czemu mi to robisz? A teraz, poszedł inaczej. Kurde, ta gra za każdym razem po tych wrogów inaczej nam ustawia. Szlak by cię trafił. Powinna wejść. Dostał. Bardzo ładnie szyba zbita. A, tam był gość po prawej, zapomniałem. O! Teraz tak, najpierw gość po lewej. Uniknięcie pestki. Wycofanie. Dobra, jeden bity. Teraz gość tutaj. Tam są chyba dwaj goście. Jeszcze się, żeby nie trafić w ścianę, strzelę. Dobra, uniknięcie pestki. Jeden trafiony. Trafię tamtego. Szyba zbita. Pestki latają jak potępione. Trafiony. Tutaj chyba gościa nie ma. Nie. Wow, tu jest gość. Kogoś tutaj znalazł. Dobra, trafiony. Wow, następny. Wow, to było bliskie. Dobra. A, chciałem wystrzelić, żeby... O, właśnie. Zdobyć sobie kolejną broń. Tu go nie ma. Przechodzimy dalej. Ktoś do mnie strzela, ale nie mam bladego pojęcia skąd. Tam jest. Dobra, zostali tylko czterej. Tutaj jest tylko krzesło. Znowu ktoś do mnie strzela i to z tamtej strony. Powiem wam szczerze, przerażony jestem faktem, że ta gra za każdym razem przeciwników rzuca w innym miejscu. Więc praktycznie nigdy nie mamy pewności. Nie można przejść poziomu. Chyba nie dostał. Tam są jeszcze. Nie mogę przejść na pamięć, wiedząc gdzie będą przeciwnicy za chwilę, bo oni się pojawiają za każdym razem w innym miejscu. A to z jednej strony wpływa pozytywnie na gameplay, ale z drugiej strony zaczyna być koszmarnie frustrujące. Jeśli ja... nie, no nie w tej chwili! Litość. Dobra, mam drugą giverę. A zabij mnie to po prostu... Dobra, wycofanie, zasłup. O, trafiony. Został jeszcze jeden. Nie skończę tej gry. Mam nadzieję, że gra mi wynagrodzi te zmagania. Czemu nie mogę strzelić? Teraz nie strzeliłem. Dobra, kulka uniknięta. Dobra, jeden ubity. Aleluja. Idziemy dalej. Tutaj był drugi. Nie, teraz już go tam nie ma. Bo czemu już miałby być? Tam jest drugi. Trzeci. Dobra, jednego trafiłem. Aż, szczerze mówiąc, nie komentuję, bo staram się po prostu tę grę przejść. Jest.
szczerze, w tej grze trzeba mieć oczy dookoła dupy, naprawdę. Dobra, nie mam amunicji, bardzo dobrze. Zabrałem sobie nową. Tam jest następny pacjent. Dobra. Tam był jeden czerwony, widziałem. Jest. Tu jest drugi. Właśnie bym nie trafił, gdybym tam poszedł. Wow, crap, tam są chyba dwaj. Także strzał. Kulka. Zniknięta. Tu jest krzesło. Dobra, jestem w bezpiecznej pozycji, chwilowo. Tu jest następny. Podejdźmy trochę do przodu i jednocześnie prawo. Dobra. Zniknęliśmy kulki. Teraz nie dajmy się zaskoczyć. Tutaj są drzwi. Tam jest gość. Strzał oddany. Yes! Jeszcze dwaj. Nikogo tu za mną nie ma. Nie ma amunicji. Idę po następną. Dobra, już mam. Ale mi się... Ja! Jest! Mam w ręku. Super hot! Super hot! Super hot! Super hot! Jezu, walka z bossem. Czy ona będzie jeszcze bardziej skomplikowana niż... Niż to, co było przed chwilą? Kill the CEO. Kill him. Ja się go boję. Się boję do niego podchodzić. On się nie rusza. Zaraz pewnie wyciągnie topór i w ciągu ułamka sekundy mnie sklepie. Ej, on się nie... Nie rusza, okej. Okay, podejdę. Yes! Ale o co chodzi? You have served me well! Ale ta gra jest psychodeliczna, ja pierdzielę. Now, dispose of yourself! Jeśli on powiedział dispose of yourself, to mam się wyrzucić. Just walk through the window. Po prostu przejdź przez okno. Szczerze? Na tym zakończę prezentację Superhot. Przekonajcie się, co jest dalej. Dzięki, do następnego. Cześć.